Potwierdzamy strategiczny charakter naszych relacji i deklarujemy chęć budowy polsko-ukraińskiego sąsiedztwa, głosi deklaracja przyjęta dziś w Kijowie przez prezydentów Andrzeja Dudę i Petra Poroszenkę. Polski prezydent wziął udział w obchodach 25. rocznicy niepodległości Ukrainy jako jedyny gość zagraniczny. W obchodach wzięli też udział żołnierze litewsko-polsko-ukraińskiej brygady wojskowej. W 1991 roku Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy. Nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. Te słowa Jerzego Giedroycza wielokrotnie powtarzali Polacy, wspierając Ukraińców w trudnych dla nich chwilach. Tak było, gdy wybuchła pomarańczowa rewolucja, po zdaniem Ukraińców niedemokratycznych wyborach prezydenckich w roku 2004, które wygrał prorosyjski Wiktor Janukowicz. To m.in. wsparcie Polski i interwencje polskich polityków doprowadziły wtedy do powtórzenia drugiej tury wyborów, a polscy obserwatorzy czuwali nad ich przebiegiem. Mam nadzieję, że będzie demokratyczne, że obserwatorzy tego dopilnują. Niespełna 10 lat później Polacy z niepokojem obserwowali i wspierali rewolucję godności, czyli kijowski Euromajdan, gdy od listopada 2013 do marca 2014 roku na ulicach stolicy Ukrainy trwały walki. Po tym, jak prezydent Janukowicz odłożył podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Także mieszkańcy Podkarpacia nie przestali być solidarni z Ukrainą. Przykład to ten koncert z listopada 2014 roku, gdy zbierano pieniądze na wsparcie uchodźców z Donbasu. W najbliższych dniach będziemy organizować transporty z pomocą humanitarną przeznaczoną dla uchodźców i będziemy też o nich informować mieszkańców Rzeszowa. Być może też jeden z takich transportów wyruszy tutaj z rzeszowskiego rynku. Najmłodsze pokolenia mówią otwarcie. Українці ніколи не забудуть братньої руки, простягнутої вами в тяжкі часи Майдану. Ми дуже цінуємо вашу допомогу у впровадженні реформ та інтеграції з Європою. Україна та Польща мають спільне європейське майбутнє. Але теж трагічну przeszłość, która ciągle wraca i nie daje o sobie zapomnieć. Zdaniem środowisk narodowych pamięć o Wołyniu i walka ze wszelkimi przejawami banderyzmu to patriotyczny obowiązek także najmłodszych pokoleń. Ukraińcy tak! Banderowcy nie! Ukraińcy tak! Banderowcy nie! Dlatego tak wielkie emocje budzą stawiane na Ukrainie pomniki Stepana Bandery. Dla Ukraińców bohatera, dla Polaków jednej z osób odpowiedzialnych za wydarzenia na Wołyniu. My nie wykluczamy współpracy z Ukraińcami, tylko ta współpraca nie może się opierać na kruchym i zakłamanym fundamencie. Dziś w Kijowie prezydenci obu państw mówili m.in. o trudnej historii. Jak przekonywał po spotkaniu z prezydentem Poroszenko prezydent Andrzej Duda, już w grudniu będzie można mówić o konkretach i wspólnych działaniach w tym zakresie. Prezydent Poroszenko oświadczył natomiast, że politycy powinni się wypowiedzieć i powiedzieć: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. I powinni znaleźć koncepcję, która zadowoli i jedno, i drugie państwo. Tym bardziej, że jak podkreślali obaj prezydenci, chcą nadal budować dobre sąsiedztwo między naszymi krajami. Polska w związku z tym była, jest i wierzę w to, że będzie trwała przy Ukrainie, wspierając i europejskie dążenia Ukrainy, i transatlantyckie dążenia Ukrainy. Myślę zresztą, że wielokrotnie dawaliśmy temu wyraz, nie tylko poprzez taką obecność jak dzisiejsza, ale także poprzez aktywną pracę na rzecz zbliżenia Ukrainy, choćby z Sojuszem Północnoatlantyckim. Zdaniem prezydentów sąsiedztwo dotyczy m.in. współpracy gospodarczej i wymiany handlowej, także tej przygranicznej, która rozwija się dynamicznie, m.in. za sprawą obowiązującej od roku 2009 umowy o małym ruchu granicznym. Tylko do lipca Ukraińcy zostawili na Podkarpaciu ponad 1,3 mld złotych. W ubiegłym roku 2 mld.